Solar to angielska firma, którą myślę, że większość karpiarzy doskonale zna, i to od wielu, wielu lat. Przede wszystkim ze znakomitych przyczyn, kulek przede wszystkim, ale również z rodpodów stali nierdzewnej, tej najwyższej klasy rodpodów. Od tego roku Solar ma w swojej ofercie również łóżka, również fotele i między innymi namioty. To jest pierwszy podstawowy model namiotu Solara, Bankmaster Twin Rib. Namiot jednoosobowy, bardzo solidnie skonstruowany, z bardzo dobrego materiału i myślę, że każdy, kto łowi w pojedynkę, bo to jest namiot jednoosobowy, będzie zaciekawiony, jak on wygląda w środku, z czego jest skonstruowany i może przede wszystkim, ja na to zwróciłem uwagę, bo namioty w dzisiejszych czasach są coraz większe, coraz cięższe, on waży tylko 9 kg. To naprawdę jest niewiele. Mało tego, w stanie złożonym, kiedy transportujemy go na przykład w samochodzie, zajmuje naprawdę niewiele miejsca. Dlaczego ten namiot jest taki lekki? Bo oparty jest tylko i wyłącznie na dwóch podstawowych pałąkach, tu z przodu i z tyłu, plus lekki, dużo cieńszy pałąk, który tworzy daszek. Oczywiście to wszystko z aluminium, plus trzy rozpórki. I to wszystko powoduje to, że namiot poniżej 10 kg to jest coś w dzisiejszych czasach rzadko spotykanego. Poszycie to jest materiał Solartex, bardzo wytrzymały i świetnie dający się naciągać. Kiedy pałąki naciągniemy, ten namiot tworzy taką czaszę, po której woda natychmiast spływa. Zresztą on jest na razie w wersji tylko takiej właśnie podstawowej, bez narzuty, co wcale w niczym nie przeszkadza, nie ma możliwości, żeby tam do środka dostała się woda. Tym bardziej, że jest ten dość obszerny daszek, który pomaga nam w tym, że jeżeli zacina trochę wiatr do środka, ten deszcz razem z wiatrem nie wleci. Dla jednego karpiarza w środku miejsca jest aż nadto. Wchodzi tutaj duże łóżko. Z tyłu jeszcze jest miejsce na bagaże. Z przodu natomiast zostaje przestrzeń na stolik, na różne inne akcesoria. Zresztą tutaj jest kilka innych rozwiązań, chociażby te kieszonki, podwójne kieszonki nawet, bo jest z jednej i z drugiej strony. Co ciekawe, ta kieszonka siatkowa jest izolowana tutaj dodatkowym materiałem od ścianki, żeby nie było problemu, że coś nam tutaj zamoknie. Więc na przykład tutaj możemy trzymać dokumenty, możemy odbiornik trzymać, radyjko, które miejmy nadzieję, że często nam będzie grało. Oczywiście podłoga w tym namiocie odpinana i co ciekawe, dość często problemy są z umocowaniem podłogi, dlatego nie wiadomo, czy to jest ta strona, czy tamta strona, zwłaszcza kiedy tutaj kształt jest właściwie taki, że nie wiadomo, jak ją rozłożyć. Tu rozwiązano to w najprostszy z możliwych sposobów. Jest to zrobione w ten sposób, że z tyłu, zarówno na podłodze, jak i w namiocie są kolorowe, czerwone rzepy, które wskazują, w jaki sposób tę podłogę mamy zamontować. Ktoś, kto konstruował ten namiot, dobrze wiedział, co robi. To nie jest jakiś tam przypadkowy człowiek od designu, ale karpiarz. Jestem w 100% przekonany, że konstruowali to karpiarze, bo pewne drobne elementy na to wskazują. To są rzeczy, które ja zawsze chciałem mieć w namiocie, a których zazwyczaj nie miałem. Drobnostki, na przykład otwieranie zamka. Proszę bardzo, trzy elementy do otwierania zamka, bo możemy go zamknąć. Możemy tutaj otworzyć sobie, jeżeli w nocy chcemy, żeby się przewietrzyło, a żeby nam nie padało do środka. Chociażby taka drobna rzecz, ale cieszy. Kolejny element to okno, bo tak, chcielibyśmy, żeby okno zabezpieczało nas przed deszczem na wszelki wypadek, a żeby było widać coś na zewnątrz, więc przeźroczysta szyba, ale jednocześnie również potrzebna jest moskitiera. Bardzo prosto to rozwiązano, bo są zamki błyskawiczne osobne, które otwierają okna. Możemy tą zasłonę zwinąć i proszę bardzo, mamy przeźroczyste okno wodoodporne, ale też możemy je odpiąć i wtedy pod spodem będziemy mieć samą moskitierę. I jest drugi wariant, to jest druga para zamków błyskawicznych, które po otworzeniu ukazują nam samą
moskitierę. Przychodzi lato, jest gorąco, trzeba przewiewu, no to boczne okienka otwieramy. I tu nam się ukazuje od razu moskitiera, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Co jest najgorszego latem w namiocie? No oczywiście to, że jeżeli chcemy w dzień się przespać, bo w nocy łowiliśmy, holowaliśmy, to przy świecącym słońcu w środku trudno wytrzymać. Jedyny na to sposób, pod warunkiem, że chociaż trochę jest wiatru, to zrobić przewiew. Tutaj te moskitiery, czy otwarte okna z przodu, no i oczywiście okno z tyłu. Tylne, szerokie okno, które możemy ustawić w dowolny sposób, bo możemy odpiąć tylko mały kawałek, mały jego fragment. Możemy również otworzyć je całe, na całej powierzchni tylnej ściany namiotu, co daje nam znakomity przewiew powietrza wewnątrz. Konstrukcja tego namiotu rzeczywiście przemyślana do drobnych szczegółów najpierw, bo nawet takie rzeczy, które wydawałyby się, no, że nie są istotne, a czasami są, jak chociażby tutaj te elementy do otwierania zamków błyskawicznych z miękkiego plastiku, gdzie łatwo można włożyć palc, bardzo szybko je znaleźć, otworzyć, zamknąć. To niby drobnostka, a jednak bardzo się przydaje.